poprzednim odcinku przybliżyliśmy Wam zamki Stary Iczin, Bołzów i Sowiniec. Jeśli chcecie się dowiedzieć, gdzie znajduje się najgłębsza na świecie zalana przepaść, który zamek raz w roku zostaje stolicą światowego kowalstwa, gdzie znajdziecie domy zbudowane w dawnych murach miejskich i wreszcie, gdzie jest pomnik Liska Hitruska, to zostańcie z nami do końca tego filmu. Jadąc autostradą między Ołomuńcem a Ostrawą, zobaczycie jeden z najbardziej rozległych zamków w całej Europie. To zamek Helfsztyn. Zamek można też obejrzeć z zewnątrz. Dookoła murów prowadzi całkiem przyjemna ścieżka i jest zupełnie bezludna. W sensie wszystkie tłumy są w środku, natomiast tutaj jesteśmy tylko my i te potężne mury. Ja jestem tutaj czwarty raz, ale takich tłumów jak dzisiaj to nie widziałam. No, my mamy szczęście do imprez i dzisiaj faktycznie coś się tutaj dzieje, więc w środku za murami są tłumy. Chodźcie, zobaczymy jak to wygląda. Sprawa tych nieprzebranych tłumów się już wyjaśniła. Otóż dzisiaj wstęp na zamek jest za darmo, więc Cebula Alert, nie płacimy za bilety wstępu, ponieważ odbywa się tutaj Festiwal Dziedzictwa Kultury Europejskiej i można sobie wejść. Od tak. No i dlatego od tak jest tutaj pierdyliard ludzi. Ten spacerek dookoła murów to była poezja w porównaniu do tego, co jest tutaj. Dobrze, że ten zamek odwiedzamy już po raz któryś tam, więc znamy właściwie każdy jego zakątek. Postaramy wam się cokolwiek pokazać pomimo tego zatrzęsienia i mrowia ludzi. Zamek został zbudowany w XIV wieku przez Fridusza z Linawy, takiego typa trochę spod ciemnej gwiazdy, który dokonywał zbójeckich napadów na terenach ziem Bramy Morawskiej. Było to w dość ciekawych czasach, o których może warto powiedzieć parę słów. Wtedy, kiedy zamordowano ostatniego króla z dynastii Przemyślidów, Wacława III, o tron toczyły się grube walki między Henrykiem Karyńskim a Habsburgami. No i jak to bywa? Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, a takich trzecich tutaj było sporo. Zuchwali rycerze, o których dzisiaj byśmy powiedzieli, że mieli tupet, wchodzili w nielegalne posiadanie ziem i wraz ze swoimi drużynami budowali sobie na takim nielegalu obwarowane warownie. Taki porządek oczywiście nie mógł trwać zbyt długo. W 1312 roku wyruszył tutaj z wyprawą, która miała na celu wprowadzić trochę porządku, Jan Luksemburski, ówczesny król Czech, który już od 2 lat zasiadał na tronie, zdobywał kolejne zamki i tak zmusił naszego Fridusza do poddania się i błagania o łaskę. On w związku z tym musiał wyburzyć jeden ze swoich zamków. Być może w związku z utraceniem tamtego zamku, na przeciwległym wzgórzu zbudował on kolejny, mały, i był to zamek Helfsztyn właśnie, którego nazwa pochodzi od imienia, bo Fridusz to Helfryd. Najwyższa część Zamku Wysokiego jest dopiero niedawno odrestaurowana i prace rekonstrukcyjne wciąż trwają. Wnętrze tych budynków jest odbudowane na nowo, trochę tak bardziej nowocześnie, w takiej stali. Nawet fajne takie połączenie, co prawda lepiej jakby było tak odwzorowane na średniowieczny sposób, natomiast takie wykonanie też jest niezłe. Dzięki temu po tych budynkach można się troszkę poszwendać, chodzić na każde piętro, wręcz z punktem widokowym, który jest na dachu tego budynku za mną.
Kiedy dokładnie Fridusz zbudował zamek, nie wiemy, ale na pewno było to przed 1320 rokiem, bo wtedy to ostatecznie i tak mu go zabrano i przekazano we władanie panom z Krawarz. Potem zamek był własnością kilku szlacheckich, morawskich rodów, został rozbudowywany. W pewnym momencie został nawet sprzedany Franzowi von Dietrichstein, a o tym rodzie sporo mówiliśmy wam, kiedy byliśmy w Mikulowie. Generalnie wiemy, że do 1656 roku służył jako wojskowa fortyfikacja, a potem arsenał został przeniesiony do Ołomuńca, a posterunek wojskowy zlikwidowany. I tak od XVII wieku, kiedy został porzucony, zamek powoli zaczął popadać w ruinę. Po 2 stuleciach niszczenia, 10 leciach poszukiwań sposobu na ratunek i 3 latach prac rekonstrukcyjnych na szczęście zamek powoli odzyskuje swoją pozycję na mapie ważnych miejsc w Czechach i staje się naturalnym centrum kultury regionu. Od 1982 roku kowale artystyczni z całego świata regularnie gromadzą się tutaj w ostatni weekend sierpnia na imprezie Hephaiston i zamek staje się znanym na całym świecie ośrodkiem kowalstwa artystycznego. Później z tych prac organizowane są wystawy, które możecie oglądać aż do kolejnego sympozjum kowalstwa. W sezonie na dziedzińcu organizowane są programy kulturalne z różnych dziedzin. Szczególnie interesująca jest szermierka historyczna, gdyż przybliża nam trochę klimat, jaki mogło mieć to miejsce w czasach swojej świetności. Zamek jest obecnie jednym z największych i najlepiej zachowanych średniowiecznych zabytków na terenie Moraw, a nawet i całych Czech. Przetrwał w późnogotyckiej formie, a jedynie większe zniszczenia i przekształcenia dotknęły pałacu i wieży bramnej Zamku Górnego oraz przedbramia Zamku Średniego. Forteca znajduje się jedynie 100 km od granicy z Polską w Cieszynie. Na naszym blogu znajdziecie informacje o parkingach i biletach na zamek, a zobaczyć go trzeba koniecznie. Po zwiedzaniu tak zacnego zamku jak Helsztyn, w gorącu i tłumach, zgłodnieliśmy i wybraliśmy się do miejscowości bardzo blisko zamku, czyli Lipnik nad Beczwołą, tuż obok Tynu nad Beczwołą, w którym jest zamek. I przy rynku wybraliśmy sobie restaurację, która się nazywa jak? U Marka. Restauracja U Marka. I zdecydowałem się na klasyczne czeskie danie, czyli gulasz z knedlem. Jak te wszystkie kraje, które były pod władaniem Habsburgów, tutaj kultura knedli jest bardzo, że tak powiem, kultywowana. Z kiszoną kapustą. Posiedliwszy się w restauracji U Marka, którą gorąco polecamy. Tak, zwłaszcza, że większość ludzi to pewnie je na zamku albo w okolicach, gdzie są takie bary. Natomiast i tak przejeżdżacie w zasadzie przez tą miejscowość. Tak, no przez rondo, które jest dosłownie 200 metrów obok rynku. Więc warto zajrzeć do takiej restauracji, w której jedzą tylko lokalsi. I naprawdę czeska kuchnia tutaj. No pyszny był ten gulasz z knedlami, super. A do tego ceny super. 2 kole, małe piwo dla Kasi i 2 porcje obiadowe, 95 zł już po przeliczeniu. Więc naprawdę cena bardzo uczciwa. No co prawda nie jest to 0 zł, bo to jest najuczciwsza cena. Między Bogiem a prawdą gratis to uczciwa cena. Ale i tak jest nieźle. Musimy wam przyznać szczerze, że szukaliśmy tutaj nie tylko jedzenia, chociaż oczywiście jedzenie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, zwłaszcza dla Michała, ale też miasteczko to ma najlepiej zachowane mury miejskie na Morawach, więc idziemy szukać tych murów. To nieprawda z tym jedzeniem. Zazwyczaj jest kotuś głodny i trzeba szukać jedzenia natychmiast. Nieprawda. Mury są faktycznie dość rozległe, obejmują całą starą część miasta. Wprawdzie w XIX wieku zniknęły bramy miejskie, ale i tak to, co zostało, robi wrażenie. Możecie zobaczyć zachowane baszty. W niektórych miejscach, tak jak tutaj za mną, w mury są po prostu wklejone domy. Początkowo te umocnienia miały taki drewniany charakter, natomiast to, co zostało, to przełom XV i XVI wieku. No, Lipnik nad Beczwołą nie jest może francuskim Carcassonne czy angielskim Yorkiem, jednak jest moim zdaniem warto odwiedzenia. Rynek przyjemny, kamieniczki fajne, te mury, które okrążają praktycznie całe centrum miasta i te wkomponowane w nie domy, bądź też wykorzystane w ogóle, żeby zostać domami. Wygląda to interesująco, a biorąc pod uwagę, że jadąc do Helsztynu i tak przejeżdżacie przez tą miejscowość, to naprawdę warto się tu zatrzymać choćby na godzinę czy dwie. Parkingi w weekend są za darmo, ruchu praktycznie nie ma, turystów nie ma,
choć bardzo się starają, bo na przykład w punkcie informacji turystycznej znajdziecie świetne materiały o mieście po polsku. Szkoda, że trafiliśmy tam właściwie na koniec pobytu w tym miejscu. Za mną widzicie dzwonnicę w Lipniku, jedyną na Morawach taką dzwonnicę, która zachowała swoje oryginalne kształty. Jej wymiary to 10 na 10 metrów i wysokość 24 metry. I przeniesiono do niej wszystkie dzwony z tego kościoła, który jest bardziej w głębi, z kościoła świętego Jakuba, który dla odmiany jest tutaj najstarszym kościołem. W Lipniku znajduje się również dużo nowszy zamek z XVI wieku, z czasów, kiedy średniowieczne zamki pustoszały, a na nowe siedziby poszukiwano bardziej dostępnych miejsc. Zamek otoczony jest pięknym parkiem zamkowym, na jego terenie znajduje się galeria, która zlokalizowana jest w budynku dawnej stajni, a na jej dachu znajduje się piękny, zadbany ogród. Wracając z Helwsztyna, jak będziecie jeszcze mieli trochę siły, to polecamy Wam krótki spacer, żeby zobaczyć coś naj. I to nie tylko naj na Morawach, nie naj w Czechach, nawet nie w Europie, ale najgłębszą zalaną przepaść na świecie. Chranicka przepaść ma głębokość 519,5 metra. Ta część sucha, do której można zajrzeć, ma 69,5 metra i już robi naprawdę ogromne wrażenie. A wyobrażenie, że tam w dole jeszcze są tajemnice, które nie zostały odkryte, dlatego, bo dno przepaści do tej pory nie zostało zbadane. Ciągle ten kras chranicki ma dla nas mnóstwo tajemnic. I taka czysto techniczna sprawa. Wejście tutaj jest za darmo. Gdzie to się znajduje? Oczywiście na naszym blogu. A miejsce jest około 20 minut od zamku w Helsztynie, czy 15 minut od Lipnika. Tuż obok tej przepaści jest też piękny krajobrazik. Wystarczy wejść z lasu. Pagórki łagodne, pola, łąki. No coś, z czego Morawy słyną, jest zachwycające. I jeszcze tak do tych informacji o darmowej wejściu do tej przepaści. To parking przy stacji kolejowej jest płatny, ale zapłacenie na godzinkę w zupełności wystarcza, żeby do tej przepaści dotrzeć, na spokojnie się nią ponapawać i wrócić. No chyba, że macie plany na zwiedzanie okolicznych szlaków, no to już musicie dobrać czas sami. Po drugiej stronie rzeki znajdują się też takie krasowe formacje. Są to w teplicach. Są tam argonitowe jaskinie, więc też się można wybrać. Zaraz Wam tutaj wrzucę zdjęcie, jaki jest przekrój tego krasu. Gdzie jest ta przepaść, rzeka i jaskinie. Jesteśmy już we wsi Hugwaldy. Zamek jest na szczycie tego wzgórza. Jest całkiem niezłe podejście. Warto mieć nie najgorsze buty. Parking jest w samym centrum. Bliżej się już właściwie nie da podjechać. I jest bardzo fajny kibelek. Czyściutki, mydełka, są ręczniki papierowe, wszystko w płytkach. Czyściutko pachnąco, także jak ktoś ma potrzebę, to nie ma co kombinować z restauracjami. Jest przy parkingu. Za darmo. Zamek Hugwaldy to jeden z największych kompleksów zamkowych w całych Czechach. Jego nazwa pochodzi od książąt Hugswagn, o których już słyszeliście. Pamiętacie Arnolda, o którym opowiadałam Wam na zamku w Starym Jicinie? No to Hugwaldy zbudował prawdopodobnie jego wnuk Ingi. W 1285 roku mamy pierwszą wzmiankę o zamku. Zamek został zbudowany, żeby strzec szlaku handlowego z Krakowa do Ołomuńca. Potem jego właścicielem stał się biskup ołomuniecki. I ważne jest to, że zamek w Hugwaldach był nie tylko taką warownią, ale także ośrodkiem administracyjnym państwa hugswaldzkiego. Od XIII do XVIII wieku zamek w Hugwaldach był stopniowo udoskonalany i rozbudowywany. Wszystko po to, by wytrzymać ewentualne najazdy, gdyż w tamtym czasie broń i technika wojskowa rozwijały się dość szybko. W 1760 roku w wiosce Hugwaldy wybudowano nową siedzibę dla państwa hugswaldzkiego, w zasadzie dla zarządu państwa hugswaldzkiego, która była dużo wygodniejsza dla urzędników i biskupów. I słuchajcie, to jest taka ironia, bo właśnie to przyczyniło się do początku końca tego zamku.
Oczywiście nie pomogło też to, że kilka lat wcześniej doszło do zawalenia studni przez skazańców i musieli oni czerpać wodę z głębokości ponad 170 metrów. Dwa lata później wybuchł też tutaj pożar, który został wywołany od uderzenia pioruna i od tamtego czasu w zasadzie zamek chylił się ku upadkowi. Był wykorzystywany przez okoliczną ludność jako źródło taniego kamienia do budowania ich domostw. Ale no, taka ironia. Nie wojny, nie najazdy, a wygoda stała się przyczyną jego upadku. Wszystko zmieniło się dopiero w XIX wieku wraz z rozwojem turystyki, kiedy zamek na nowo zaczął odżywać. Tam widać Ostrawę. Gołym okiem. W 1948 roku zamek został upaństwowiony i udostępniony do zwiedzania turystom. I od tego czasu stopniowo trwają tutaj prace renowacyjne. A to naprawdę jedne z najbardziej okazałych ruin w całej Republice Czeskiej, więc zdecydowanie warto tutaj przyjechać. W Starym Milczeniu byliśmy pierwszymi gośćmi. W Hugwaldach jesteśmy jednymi z ostatnich. Na schletano. Tak. No. Hop. Psy się zablokowały. I... Ting! I zamek zamknięty. Uzawarte. Ale no, zamek jest petarda. Naprawdę jest ogromny. Jest cały czas odbudowywany. Oj. Naprawdę. Musiał być potężny za czasów swojej świetności. Potężny. Jak wam wspominałem, na parkingu trzeba się wdrapać na szczyt wzgórza zamkowego, żeby ten zamek zobaczyć, rzecz jasna. Jest to wyprawa na jakieś 1,5-2 kilometry, no i troszkę stromego podejścia. Można iść też skrótem, to jest 0,5 kilometra, ale wtedy jest bardzo stromo. Jednak warto się tędy przejść, bo idziemy przepięknym parkiem, o którym Kasia potrafię ładnie powiedzieć, bo się zna na drzewach bardziej niż ja. Park jest faktycznie przepiękny, utrzymany w takim angielskim stylu. Jest pełno starodrzewia, są lipy, wiązy, kasztanowce, dęby. Naprawdę stare drzewa za nami. Zresztą widzicie takie bardzo rozległe korzenie. I też fajne jest to, że tutaj na terenie tego parku park jest otoczony w ogóle takim murem. Ma piękną, wjazdową, neobarokową bramę. I żyją tutaj bardzo swobodnie muflony, daniele, jelenie sika, więc dzisiaj akurat nie widzieliśmy, mocno się gdzieś tam pochowały, ale ostatnio jak tu byliśmy, tak, to tak, całkiem biegały. Swobodnie się przechadzały. Dlatego też info dla psiarzy, możecie tutaj przyjść z psami, ale psy bezwzględnie muszą być na smyczy. No, no chyba, że chcecie gonić je gdzieś za zwierzyną, bo wiecie, instynkt może wygrać. Ja już raz taki ranmagedon miałem za jamniorami, jak się za sarną puściły. Ale mniejsza z tym. W każdym razie gorąco polecamy i zamek, i park, bo pomimo nie tylko tym parkiem, ale samymi okolicami można sobie pospacerować, a miejsce jest 40 km od granicy z Polską. To jest blisko. Można skoczyć w każdej chwili. No i taka jeszcze może mała informacja. Jeśli zamek jest otwarty do którejś tam godziny, no to pamiętajcie, żeby wziąć pod uwagę ten czas dojścia, gdybyście byli tutaj na koniec, bo na dziedziniec nie można wejść, po prostu zamykają bramę, więc może się okazać, że po prostu się powspinacie i zobaczycie tylko mury. Tak jak my kiedyś tam pocałowaliśmy klamkę. Bywa. Teraz byliśmy mądrzejsi. W parku znajdziecie też pomnik Liska Chytruska. Lisek ma troszkę wypłowiałą kitkę, dlatego, bo turyści chcą go pogłaskać na szczęście. Lisek ma na imię Janaczek i dostał swoje imię na cześć sławnego czeskiego kompozytora Leosza Janaczka, który urodził się właśnie w Hugwaldach. To by było na tyle w tym odcinku i krótkiej serii o Morawach. Jednak nie jest to koniec naszych odwiedzin u południowych sąsiadów. W planach mamy kolejne miejsca do przedstawienia na kanale i blogu, więc zostańcie z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.